Góralsko wesołość ginie jako śniezek na dolinie. Mija się świat pomaluczku i góralskość po lekućku. Prawda li to, że góralszczyzna ginie? I gdzie jest ta góralszczyzna? Czy tam, gdzie góry? Nad tym już 100 lat temu łamali sobie głowy zakochani w niej pisarze Władysław Orkan i Kazimierz Tettmajer, a dziś etnograf Antoni Kroch. Prawda, do jakiej doszedł w tej sprawie Jasiek Fudala, jest tyle prawdziwa, co wesoła, jak większość góralskich mądrości. Na początku znikają kierpce. Potem kapelusz. Dalej do skrzyni wędruje cucha. Nie mówiąc już o spince, opasku i koszuli. Najdłużej trwają portki. One mają szczególną moc. A więc pokąd góralskie portki sięgają, potąd sięga góralszczyzna. Górali mamy w Polsce do wyboru, do koloru. Są górale śląscy, czadeccy i najliczniejsza grupa małopolscy. We wsi Zawoja, tam gdzie siedziba dyrekcji Babiogórskiego Parku Narodowego, mieszkają górale babiogórscy, a po drugiej stronie tego pasma osiedlili się Orawianie. Kapryśna Babia Góra, królowa Beskidów, z okolicznościami. Taki widok sfilmowałem z drogi prowadzącej do Zubrzycy Górnej. Pogoda na razie sprzyja, ale na wszelki wypadek uderzmy w dzwon dla odpędzenia planetników przynoszących burzę. Wznoszone na stokach gór i przy wsiach dzwonniczki burzowe to już ginący element krajobrazu Orawy. Zaczątkiem orawskiego skansenu w Zubrzycy był dar od rodziny Moniaków. Kawał ziemi z drewnianym dworem. Ten 200-letni zabytek z zewnątrz przypomina wiejską chatę, ale jest od niej znacznie większy. Natomiast wyposażenie pokoi samo zaświadcza o statusie właścicieli. W XVII wieku na Orawie nasilił się ruch luterański, ale Mateusz Moniak nie uległ tej modzie. Trwał wiernie przy katolicyzmie i przy cesarzu Austrii, za co w nagrodę otrzymał tytuł szlachecki. Salon salonem, ale moniakowa izba kuchenna z paleniskiem bez komina i z glinianą polepą wygląda podobnie jak w chłopskiej chacie. Do budowy domu na Orawie wykorzystywano drewno, świerków lub jodeł, kamienie i glinę. Podobnie jak na całej góralszczyźnie, ale budownictwo orawskie różniło się od tego w sąsiednich regionach. Tutejszym fenomenem były chałupy z wyżką, czyli z nadbudowanym piętrem, służącym najczęściej jako komora spichlerz. Wchodziło się do niej z galerii umieszczonej na froncie domu. W niektórych skansenowych wnętrzach urządzono wystawy tematyczne. Ta poświęcona jest płóciennictwu, które było niegdyś specjalnością Orawian. Oto pełne wyposażenie warsztatu tkackiego. Obok domów mieszkalnych do skansenu trafiły też budynki przemysłu wiejskiego. Tartak, olejarnia i folusz. Do ich napędu wykorzystywano siły natury. Wody potoku płyną korytem na koło i wprawiają w ruch całą maszynerię z drewnianymi bijakami. W ten sposób folowano, czyli spilśniano sukno. Polewano je gorącą wodą i tłuczono młotami aż do zbicia włókien w całość. Tak wygląda sukno przed obróbką. Widać w nim wyraźnie sploty osnowy i wątku. A to materiał spilśniony. Znakomity na góralskie portki, gunie i cuchy, bo był trwały, szybko nie przemakał i chronił przed wiatrem. Tartak również napędzano wodami strumienia. Jak widać, niemal wszystkie elementy i części tych wiejskich manufaktur wykonywano z drewna, bo były znacznie tańsze od metalowych
i łatwe w naprawie. W dawnej karczmie, krytej łamanym dachem polskim, urządzono galerię sztuki ludowej. Trafiłem na wystawę malarstwa na szkle. W XIX wieku takie obrazki kupowało całe Podtatrze. Potem wyparły je oleodruki. Szczególnym wzięciem cieszyły się wizerunki świętych. Każdy z nich był od czego innego. Święty Wendelin opiekował się pasterzami. Święty Antoni pomagał odnaleźć rzeczy zagubione. Święci Agata i Błażej pomagali w bólach gardła, zaś święty Andrzej patronował małżeństwom. Najcenniejszą perłą drewnianej architektury sakralnej Orawy jest XVII-wieczny kościółek w Orawce. Trzykrotnie próbowałem do niego wejść, niestety bezskutecznie. Dobrodziej umawiał się na spotkanie i nie przyjeżdżał. Nie pozostało mi nic innego, jak zajrzeć do wnętrza przez kratę w drzwiach. Tuż po ukończeniu budowy świątynia otrzymała barokowy wystrój, a ściany i strop pokryły barwne malowidła nawiązujące do wezwania kościółka świętego Jana Chrzciciela. Z czasem kościółek w Orawce powiększono o murowaną kaplicę, ale rozbudowa nie przydała mu urody.